1947-1948 roku i ten przewodnik mówi, tutaj stał zamek królewski, ale zamku nie ma. Tutaj była figura po piersi, ale figury nie ma, bo Niemcy zniszczyli. Tutaj stał wielki płot, taki ozdobny, ale płotu nie ma, bo go zniszczyli. Choć mi fajnie, weź nam pokaż pan coś, co istnieje, co jest w rzeczywistości, bo nam pan ciągle pokazuje rzeczy, których nie ma. Skojarzyło mi się to z tym, że ja wam będę teraz mówił o tym, czego w dzisiejszych czytaniach nie było. Zazwyczaj księża mówią o tym, co w czytaniach było, a ja powiem, czego w czytaniach nie było. Bo będę mówił o księdze Janasza, ale nie o tych fragmentach, które najbardziej kocham i lubię i są dla mnie bardziej zastanawiające. Otóż zwróćcie uwagę, że Jonasz, ładnie się ta księga zaczyna, Pan Bóg powiedział do Jonasza, idź do Niniwy i głoś im nawrócenie, a Jonasz wstał i poszedł w drugą stronę. Piękne powołanie, piękny człowiek, piękny, pobożny człowiek. Bo Niniwa to był kraj okrutny. Niniwici byli bardzo okrutni. I oni jak złapali człowieka, jakiegoś wroga, niewolnika, to po prostu odzierali go ze skóry, tak na dzień dobry. Ludzie mówili, lepiej się zabić i popełnić samobójstwo, niż dostać się w ręce Niniwitów. I on, Jonasz, ma iść nawrócić wielki kraj. Tak jakby ktoś sobie powiedział, słuchaj, Gosiu, nawróć Al-Kaidę, dobra? Tydzień przyszły masz, nawróć Al-Kaidę. Kasia, po jednej kibiców widzę was z Legią Warszawa. I ci powiedz, panowie, nie kłóćcie się tak, nie kłóćcie się, kochajcie się, piłkarze, kochani. No to Jonasz dostał coś mniej więcej takiego. Pójdzie się nawrócić Niniwę. I zwiał w drugą stronę. My często uciekamy od powołania, tym bardziej nie dlatego, że my go nie zrobimy, że uciekam od powołania, bo ja tego nie zrobię, tylko jak ja wypadnę, jak osioł wypadnę z tych Niniwitów. Kiedy poszedłem na parafię pierwszą, jedyną w moim życiu, do odkochanego Otwocka, drugi czy trzeci obiad wspólnie z księdzem proboszczem i proboszcz mówi, ksiądz, pójdziemy z księdzem po obiedzie do szpitala. Ja mówię, że ja wszystkie badania robiłem i mam w porządku. Ale ksiądz będzie kapelanem w szpitalu. Kurczę, wszystko przewidziałem. Kółko różańcowe przewidziałem, ministrantów przewidziałem, Bielanki przewidziałem, Oazę przewidziałem, no wszystko przewidziałem. Nie przewidziałem szpitala. A w seminarium jakoś tak program był realizowany, że nie miałem ani jednego wykładu o byciu kapelanem w szpitalu. Całe moje przygotowanie do bycia kapelanem w szpitalu polegało na tym, że proboszcz mi postawił w holu głównym, powiedział, tam jest oddział męski, tam jest oddział żeński, życzę księdzu powodzenia. Ja strzeliłem gafę i to potworną przy pierwszej sali, pierwsze łóżko, do którego odszedłem, siedzi kobieta i bardzo płacze, z kraju łóżka taka poruszona, kroplówka, chory. Pytam się, ile pani tatuś ma lat? To nie tatuś, to mój mąż. No, można się uśmiechnąć, ale można się załamać, zdruzgotać. I Jonasz też się zorientował, że dostał zadanie 10 tysięcy krotnie za trudne dla siebie i nawiał. Nawiewanie od swego powołania to jest bardzo ciekawa sprawa. Spotkałem się z takim zjawiskiem kilka razy w życiu, czy kilkanaście, jak ludzie sprytnie uciekają od swojego powołania. Ja teraz wymyślę, ale to jest oparte na faktach autentycznych, ten moje wymyślanie. Jest kobieta, która zazwyczaj ma gdzieś około 40 lat. I zaczyna jej małżeństwo się ją rozczarować, że mąż nie taki, że już nie kocha tak jak kiedyś. Wy wiecie, co myślą narzeczeni, jak klęczą przed ołtarzem? On myśli, że ona się nie zmieniła. Jezu, że ona się nie zmieniła, że ona miała takie włosy, takie ramiona, takie usta, że ona się nie zmieniła. A ona patrzy na niego i mówi, że on się zmienił. Żeby on wydoroślał, żeby stał się bardziej odpowiedzialny, nie tylko piłka, koledzy i komputerek, tylko żeby mnie kochał. No więc właśnie i przychodzi to rozczarowanie, że ja myślałem, że to będzie inaczej w tym małżeństwie. I taka kobieta spotyka siostrę zakonną, rówieśniczkę. Przechodzą szybko na ty, a ta siostra zakonna jest trochę rozczarowana klasztorem. I tak ona mówi, ty, a jak jest w tym małżeństwie? No, to mój mąż to taki niedobry, ale w tym klasztorze, a ta moja przełożona to też taka niedobra. I zaczynają sobie opowiadać o swoich powołaniach nawzajem. I ta świecka fascynuje się, jak jest w klasztorze, ta z klasztoru fascynuje się, jak jest u tej świeckiej. I potem taki mąż takiej kobiety jest biedny, bo przychodzi do żony w nocy. Wiadomo, po co mąż przychodzi do żony w nocy? Pożyczyć klucz płaski 16. Więc mąż przychodzi do żony w nocy w tym celu, co wy myślicie, ja myślę, ale nie mówimy. A w sypialni poustawiane ikony, świece się palą i żona mówi, odmówimy różaniec, tajemnice bolesne. Proszę Państwa, pod pretekstem religijności wiele kobiet i facetów zwiało od swojego powołania. Ona tak jest na parafii zaangażowana, myje okna, wszystko sprząta, jeździ, załatwia proboszczowi, tanie po półceny kupuje,
A w domu mąż dziećmi siedzą, patrzą w talerze, czy zrobić tą zupę z torebki, czy coś innego zjadać. Mówię poważnie, kiedyś jeden facet napisał, ja żonę zdradziłem z pracą, przyznaję, a ona mnie zdradziła z kościołem. No, żeby to no, jakiś facet uwiódł moją żonę, to bym mu dał w gębę. Ale ona do Jezusa chodzi, no to nie wypada bić się ze Zbawicielem. Otóż to jest sprytna ucieczka spod powołania. Bardzo wyjaśnił wiele biskup Ryś na jednej z konferencji, mówiąc, że powołanie to nie jest tak, że wy możecie teraz myśleć, no chyba powołanie do klasztoru, bo lubię się modlić, lubię być sama. A ja mam powołanie do małżeństwa, bo lubię dzieci. Słuchajcie, co to za kryterium? Ile zakonnic kocha dzieci, szaleją z dziećmi i mają taki dar do dzieci, jak matka rodzona nie ma. Ilu księży się tak zdają w sprawach świeckich. Kiedyś byłem w takiej grupie przygotowującej wizytę papieża i siedzimy w kurii, siedzą inżynier miasta, główny naczelny tam kierujący miastem, coś tam, ci świeccy, no nas księży trochę i dyskutujemy, jak ustawić ołtarz no, placu Piłsudskiego, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I jeden z biskupów mówi, panowie, może byśmy ołtarz ustawili tutaj, a naczelny inżynier miasta mówi, my tam nie mamy prądu o wysokim napięciu. Tam trzeba by specjalnie ciągnąć kable natężenia, a jeden ksiądz mówi, macie dwa za Wiktorią i dwa za gromadą nieznanego żołnierza. A inżynier główny miasta do biskupa mówi, kto to jest? Co to za ksiądz? On się lepiej znał w układach elektrycznych niż inżynierowie. Więc to nie jest żadne, że ty się lubisz modlić, że lubisz być sama. To nie jest żadne. O powołaniu nie można mówić tym, które przyjdzie. No jakoś odczytujemy. Powołanie to jest fakt. A jaki jest fakt? Ty jesteś w tej chwili, masz lat 20-22, jesteś studentką, jesteś katoliczką chrześcijanką i do tego jesteś powołana. Jesteś córką Tadeusza i Elżbiety, twoich rodziców i mieszkasz jeszcze z nimi i do tego jesteś powołana, żeby być ich córką. I jak u studentka przystało głosić Ewangelię, sprzeciwiać się złu, głosić Ewangelię, nie mówiąc kazania. To już my księża sobie jakoś tam poradzimy, chociaż na pewno nie będziemy mieli takich dobrych kazań jak niektóre z was, drogie panie. U mnie na homiletyce powiedział profesor, nie może ksiądz wygłosić dobrego kazania bez konspektu, bez ściągi. To się nie da wygłosić długie kazanie. A jeden ksiądz mówi, jeden kleryk mówi, moja mama mówi, długie kazania z przykładami się nie powtarza. No, ale my sobie jakoś z tymi kazaniami poradzimy. Natomiast wy sobie musicie radzić z byciem świecką studentką czy studentem lat 24-25, mieszkającym we Wrocławiu i żyjącym tutaj we wspólnocie chrześcijan. Czy zostaniesz zakonnicą, czy będziesz miała pięcioro dzieci? Zobaczymy, jak Duch Święty rozegra sytuację. Tego nie wiesz jeszcze, do czego jesteś powołana. Czy tu może siedzi przyszły generał zakonu? Czy tu może siedzi papież? Nie, papież, to już przesadziłem trochę. Ale ja naprawdę nie wiem, jak ja skończę powołanie, jako kto. Teraz jestem tutaj we Wrocławiu i mam do was gościć. Pamiętacie, kiedyś matkę Teresę dziennikarz zapytał, jakie jest matki najważniejsza rzecz w życiu? Ona mówi, ten wywiad. Ten wywiad, który pan ze mną teraz przeprowadza, jest najważniejsza rzecz dla mnie w życiu, żeby on był dobry, ten wywiad. Więc ta ucieczka od powołania właśnie, że ja uciekam w pobożność, że ja uciekam w świeckość, to jest bardzo taka skomplikowana sprawa. Jak pamiętacie, Jonasz zwiał w drugą stronę, nawet zapłacił za to sporo pieniędzy na ten bilet na statek, a potem, żeby uratować żeglarzy, morze go pochłonęło i ryba go zjadła. I go nie strawiła, wiecie dlaczego? Bo się modlił. Bo śmierć nigdy nie strawi modlitwy. Jak się modlisz, to grzech cię nie strawi. Jeśli się naprawdę modlisz. Szatan chce zdobyć przyczółek, pamiętajcie, panie i panowie, szatan chce zdobyć jeden przyczółek, modlitwę, opanować twoją modlitwę i wtedy macie w ręku i robi z tobą, co chce. On się modlił, z tym, że ta modlitwa Jonasza jest, jak egzegeci to szybko wychwycili, taka trochę wtórna, on sobie zapożyczył pewne teksty. Zapożyczył pewne teksty z psalmów, to nie jest taka modlitwa, która wypływa z głębi serca. On jest w wielkim niebezpieczeństwie w brzuchu ryby. Ale mimo to nie otwiera się tak do końca, tylko na wszelki wypadek modli się tekstami sprawdzonymi, że mówi, może te sprawdzone teksty lepiej zadziałają niż mój własny by zadziałał. Ryba go wypluwa, ale nic do Jonasza Bóg nie mówi. On się modlił, a Pan Bóg go uratował i mówi do Jonasza, idź i głoś dalej moje przesłanie. Ale nie chcę z Jonaszem jakoś podjąć tej rozmowy, tej modlitwy. Jak może pamiętacie, właśnie mówię o tym, czego nie było w dzisiejszym czytaniu, potem Jonasz modli się jeszcze raz do Pana Boga. I wtedy już Panu Bogu mówi prawdę. Ty jesteś Bogiem miękkim. Ty jesteś Bogiem słabym. Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Dowaliłbyś tym niewidom z piąchy, to by cię pozbierali. A ty miłosierny jesteś. Wiecie, ja słyszałem jakąś ciekawą koncepcję, kiedy Judasz zdecydował się zdradzić Chrystusa.
kiedy już powziął ostateczną decyzję, to nie jest Mesjasz, muszę go zdradzić. Jak zobaczył Pana Jezusa z miską i w prześcieradle. Z miską i w prześcieradle. On powinien mieć miecz, powinien być na konie, powinien żrnąć tych pogan, wyzwalać Izraela, a on nogi myje pumeksem. Prześcieradło jakieś. Jak on wygląda? Co za facet? Facet w prześcieradle z miską? I powiedział, to nie może być Mesjasz. I tu się pomylił. Bo Chrystus zbawia nie pięścią, Chrystus zbawia miłością. I tu się źle rozegrało. I też nie mógł tego pojąć Judasz. Dlaczego ty jesteś taki miękki? Dlaczego ty jesteś taki miękki? Co ciekawe, jak czytałem pierwszy raz Księgę Jonasza, to myślałem, że mi sprzedali złe Pismo Święte. Znaczy bez jednej kartki. Bo historia Jonasza się urywa. Mówi, wygarnia Panu Bogu, że jest dobry, załagodny. Sam się układa w obserwowaniu, jak to będzie, jak ta kara przyjdzie. I koniec. Tylko jeszcze zdążyła nam Pismo Święte powiedzieć, że Bóg się umiłował i cofnął karę. Ale co się z Jonaszem stało? Czy on został wierny Bogu, czy się nawrócił? Bo w Księdze Jonasza chodzi nie o nawrócenie Niniwitów. No może też. Chodzi o nawrócenie Jonasza. Chodzi o nawrócenie Jonasza. Może ty robisz jakąś akcję ewangelizacyjną i też chcesz tam nawracać. Dobrze, działaj w koordynacji z Kościołem. Ale może to nie chodzi o nawrócenie tamtych pogan, ale ciebie, mnie. Ciekawe, jak się ta księga kończy. A w zasadzie można powiedzieć inaczej. Ciekawe, jak ją każdy z nas skończy. Bo każdy z nas staje przed problemem Jonasza, że mu się Bóg nie podoba. My nieraz narzekamy tak nie wiadomo na kogo. Panie Boże, dlaczego ja ciągle choruję? Dlaczego inne dziewczyny jeżdżą sobie z chłopakami w góry, tańczą, a ja ciągle badania już u tych lekarzy mi się, przepraszam, brzygać chcę. Panie Boże, dlaczego moi starzy się ciągle kłócą? Inni mają naprawdę sympatycznych rodziców, mniej nieidealnych, ale ja od lat, 6 rano zaczyna się. Rozlałeś mleko, a ty gdzie się kręcisz, a ty tu nie przeszkadzasz. Czy oni mogliby raz się nie kłócić? Panie Boże, dlaczego jestem tak, a nie inny? Dlaczego ktoś mi bliski umarł? Dlaczego ja się ciągle wszystkiego boję? Skąd to jest? Moje koleżanki, koledzy idą, a ja się boję. Co to będzie? Co to z tego wyjdzie? Do kogo z tą pretensją iść? Do Pana Boga. Przecież On nas stworzył, On nas wymyślił, On wymyślił naszych rodziców. On jest wszechmogący. Iść do Pana Boga, nie za plecami Pana Boga, nie plotkować, tylko iść prosto do Niego. Odpowiedz mi. I to zażądać tej odpowiedzi, nakazać, żebym mi odpowiedział. Masz prawo, bo jesteś Jego dzieckiem, a dziecko ma prawo do odpowiedzi rodziców. Niech każdy z nas uczciwie do końca rozegra historię Jonasza.